No hello, trochę się stęskniłam, dawno mnie tu nie było, ale jakoś przez ostatnie miesiące nie czułam vibe'u w ogóle do nagrywania, jakoś miałam wrażenie, że nie mam za bardzo czego w ogóle pokazywać. Wstałam niedawno, byłam już z Melonem na spacerze i zaraz szykuję się na trening, a potem jadę do Warszawy z dziewczynami, także dzisiaj mam co pokazywać. I stwierdziłam, że to jest taki dobry moment, żeby po prostu wrócić do tego vlogowania. W tym tygodniu mam też fryzjera, tutaj już jest jakiś dramat. Załamka. Dobra, jestem już po treningu i mam teraz chwilę, żeby wam poopowiadać co i jak, więc ja walę. Po prostu jestem tak zła na siebie, jak mogłam do tego dopuścić. Tyle czasu walczyłam, zresztą widzieliście to wszystko, jak walczyłam o każdy jeden kilogram do dołu. A przytyłam od lipca, odkąd pamiętam, jechałam na Majorkę i wróciłam z Majorki z wagą 81 kg. Od początku lipca do końca września przytyłam 5 kg. Po prostu przez te wakacje poleciałam za mocno. Mogłam się tego spodziewać, no ale tak czy inaczej jestem lekko załamana tym wszystkim. Jeszcze wracając do tego tematu nie nagrywania, nie dodawania nic na YouTube'a, to nie było tak, że ja też nic nie próbowałam nagrywać, bo ja miałam tyle materiałów niewykorzystanych. Miałam dwa zaległe filmy, takie całkowicie jakby nagrane, ale nie zmontowane. A w momencie, kiedy po czasie usiadłam do ich montażu, one mi się totalnie nie podobały, jakby sama się sobą cringe'owałam, więc po prostu nie miałam totalnie ochoty tego wyrzucać do internetu. A jak zaczynałam nagrywać coś od nowa, to nie wiem, zaczynałam, nie kończyłam. Mam wrażenie, że potem też wy jako odbiorcy czujecie to, że to jest takie... Melonek. Melonek. By the way, czy wy widzicie ten syp? Zróbmy sobie szybki unboxing. Nie, nie będę potrzebować nożyczek. Nie będę wam dokładnie pokazywać, co tu jest, bo chcę zrobić taki ogromny haul zakupowy, ale muszę to sobie przejrzeć, bo chciałam coś założyć jeszcze dzisiaj na event. Ale zarąbiste, ale krótkie. Ej, ładne to jest! Tylko ciekawe, czy ja plus moje 5 kg zmieścimy w to dupsko. Zajadło swoje panowie. Zostało to. Mogę to? Pierdolni w tym aucie. Mogę to? Proszę, że trzeba kłaść bilet? Nie. A co? Po rejestracji. Laseczki robię viril. Nie ma czasu. Jestem dziś tak zniszczona, że nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Te wyjazdy do Warszawy, takie tam i z powrotem, bo w samej Warszawie spędziłyśmy może maksymalnie z 2 godziny, 2,5, coś takiego, są po prostu strasznie wysycające energię. No są męczące, szczególnie właśnie jak się kieruje. Ogólnie powiem wam, że wciąż się nie mogę pozbierać po tych wakacjach z praniem. Jest po prostu taki pierdolnik w domu, że no bez kitu. Zaraz wam zresztą pokażę, jak to wygląda. Tu się po prostu piętrzą ciuchy już uprane. Tu są moje paczki. O właśnie, jeszcze muszę nagrać story dla Oceans Apart. O 16 mam jeszcze USG z Melonem, bo ostatnio ma troszeczkę problemy ze zdrowiem. Tak, kochany? Dzisiaj nic nie może jeść, biedny, chodź.
wyobraźcie sobie, że jest godzina po 14, a ja nie zrobiłam dzisiaj nic. Nic oprócz tego, że obejrzałam jeden odcinek Rodu Smoka do końca. Ale w ogóle strasznie boli głowa. Wzięłam niedawno tabletkę, mam nadzieję, że mi przejdzie. No i co? Lecę z Melonem na spacer, już on czeka biedny, jak zwykle tutaj. Nie bój się. Tylko tak wiedziałam właśnie, że kurczę, już próbuj to powalić jak konia, nie? No, a to dalej walka. Jestem już po treningu, po krótkich zakupach, chociaż bardzo nie chciało mi się jechać, ale stwierdziłam, że trzeba uciąć to analizowanie i nadmierne rozmyślanie nad takimi nawet właśnie prostymi sprawami, które hamują mnie przed działaniem po prostu. No i zaczęłam właśnie też dzisiaj słuchać podcastów takiego ziomka, zaraz wam powiem, jak on się nazywa. On się nazywa Mirosław Breivo. Psychologia, którą warto znać. Znalazłam go w rankingu na Spotify'u. Nie dość, że strasznie te tematy do mnie trafiają i jakbym po prostu słuchała opisy samej siebie jeden do jeden, to też właśnie fajne są te odcinki, bo są takie krótkie, zwięzłe, bardzo na temat. Chcesz iść na dwór? Na dwór chcesz iść? Na spacery? Gdzie jest pan? Maciek? Gdzie jest pan? Mój Boże! Gdzie jest pan? Spójrz w ogóle, jakie przepiękne... Jezu, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Takie naczynia do zapiekania udało mi się ostatnio dorwać w TK Maxie. Ta jedna jest taka troszeczkę głębsza i z takimi uchwytami. Tutaj jest jeszcze jedna taka trochę większa. Przepiękne są, aż bardziej chce mi się gotować i właśnie chyba w tej dużej... O Jezu, zaraz rozwalę, no. Właśnie chyba w tej dużej dzisiaj zrobię kurczaka z takimi warzywami w piekarniku. Co to jest? Maślak? Pospolity. Wow. Mówiłam, żeby wziąć jakąś reklamówkę. Jestem już troszeczkę spóźniona, ale uciekam do fryzjera. Mam trochę niedosuszone włosy, ale to chyba nic. Trzymajcie kciuki za udaną koloryzację. Najgorsze jest to, że ja właściwie sama do końca nie wiem, co bym chciała, no ale coś tutaj trzeba pokombinować na tej głowie, bo zobaczcie, jaki tu już jest odrost. Weneska mi przyniosła moczy z Biedronki, bo Biedronka jest naprzeciwko, a ja z tym czymś na głowie nie mogę się ruszać na dwór. A Weneska przyszła na konsultację, chociaż to będzie słychać.
Ja już po. Jaram się na maksa efektem. Bardzo mi się podobają te włosy. No są po prostu idealnie takie, jakie chciałam. Czyli taki jakby karmelowo-beżowo-różowy brąz. Skończyłam już trening i powiem wam, że jestem w miarę zadowolona z siebie, bo w tym tygodniu schudłam niecały kilogram. Ważę teraz jakieś 50, jasne, 85 z hakiem. No i tak stwierdziłam, że będę po prostu sobie wchodzić w tą redukcję takimi małymi krokami. Na razie sobie ograniczyłam słodycze. To wszystko tak wychodzi jakoś mi, nie wiem, naturalnie i tak bez większego zastanowienia. W moim przypadku ważne jest to, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność. No i co? Będę leciała, bo mam na 12, a już jest po 11. Mam na 12 spotkanie z dietetykiem. No i dzisiaj mam nadzieję, że pogadamy sobie troszeczkę o tym, jak w ogóle będzie cały nasz ten tryb współpracy wyglądać, bo właśnie nie wiem, czy wam już mówiłam o tym, czy nie, ale zaczęliśmy sobie współpracę naszą od rozpracowania jakby mojej głowy. Wiecie, rozmów o emocjach, jakie mi towarzyszą podczas jedzenia, przed jedzeniem, po jedzeniu, czy mam jakieś wyrzuty sumienia i tak dalej, i tak dalej. No, więc lecę, się zaraz spóźnię. Nie mam w ogóle takiej potrzeby rano, żeby wstać i od razu jeść, nie? Okres mi się dzisiaj zaczął i w dodatku po tej rozmowie z dietetykiem byłam jakaś taka wykończona psychicznie, że potrzebowałam drzemki. Jest już po 17:00, zaraz właśnie daję mężowi obiadek. Nie śniad, psibufet. Bardzo chciałeś go? Zdrowy piesek. Psim bufetem my w ogóle współpracujemy razem z Melonem już od kilku miesięcy. I tak jak Melon miał wcześniej ogromne problemy ze zjadaniem swojego jedzenia, tak teraz jakby zero problemów z apetytem. Naprawdę mówię wam, to jest coś niesamowitego. Psi bufet to przede wszystkim świeża, delikatna szamka, ale co też ważne, szczególnie dla alergików, monobiałkowa. Oznacza to, że występuje w niej jedno główne źródło białka, jeden rodzaj mięska. My mamy akurat teraz jagnięcinę. No i to mięsko, warzywa, inne świetnej jakości dodatki, witaminki, minerały, gotowane są na parze. No generalnie szama jest idealnie zbilansowana i nie zawiera zbóż, ani żadnych innych sztucznych i niepotrzebnych wypełniaczy. W przeciwieństwie do na przykład takiej wysoko przetworzonej karmy suchej. Mi się wydaje, że to dzięki temu, że psi bufet jest jakości human grade, czyli stworzony z najwyższej jakości składników, po prostu takich jadalnych dla człowieka, to zapewnia taką smakowitość dla piesków. U mnie wszędzie jakby w rodzinie najbliższej wszystkie psy jedzą psi bufet. Naprawdę nie żartuję. U moich teściów piesek je psi bufet, u moich rodziców dwa psy jedzą psi bufet. No i też przypominam, że cały czas można korzystać z naszego kodu 2melon35 na dwa pierwsze zamówienia, także polecam serdecznie. Polecamy razem z Melonem. A my spadamy już na Mazury na weekend do rodziców. Jutro wieczorem idziemy do znajomego na urodziny, a pewnie całą resztę dnia spędzę na montowaniu tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do następnego.